Jak już wspomniałem, w sobotę finał The Voice of Poland, koniec tej przygody twojej w roli debiutanta. Powiedz, no jak to wspominasz, jak siebie oceniasz? To wspaniały czas, naprawdę. To wspaniały czas, który kosztował mnie bardzo wiele emocji, bardzo wiele pracy, bo musiałem pogodzić i studio, i The Voice'a, i swoje koncerty. Ale to będzie czas niezapełniany, to będzie czas wielkiej nauki i to naprawdę szczęśliwy czas w moim życiu. No to teraz powiedz, jak jeszcze nie wiemy, kto wygra, bo prawdopodobnie jak następnym razem będziemy rozmawiać, będzie już po werdykcie, czy wierzysz w swoją Martę, bo Marta przeszła od swojej drużyny. Uważam, że jest ona faworytką, ma niezwykły talent, ma niezwykłe możliwości, jest piękna. Jest po prostu piękna, w jej oczach kryje się jakaś tajemnica, która jest bardzo pociągająca. A myślisz, że może jej pomóc to, że ty też byłeś w programie? Wprawdzie nie wygrałeś, ale byłeś i dopiero po kilku latach zaistniałeś. Co tylko mogłem jej przekazać, to przekazałem swoją wiedzę i wiem, że ona sobie poradzi, po prostu.